Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, 24 listopada. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich, napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie, tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Dzisiaj w tej Ewangelii czytamy, że Jezus codziennie nauczał w świątyni. Niesłychanie czymś pięknym by było to, gdyby każdy katolik uświadamiał sobie codziennie to, że moim obowiązkiem jest przekazać dobrą nowinę o zbawieniu, które stało się moim udziałem. To nie jest jakiś przywilej, ale to jest twój, bracie i siostro, obowiązek. Dzisiaj i każdego dnia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.